Piękne panie grzechoczą biżuterią, jak mawiał John Lennon. Więc jeżeli pozwolicie, ja nie mogę się oprzeć. Bo to grzechoczcie tą biżuterią, chociaż w tlenu. Szanowni Państwo, na debatę organizowaną zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostali zaproszeni kandydaci na prezydenta, którzy przeszli do drugiej tury wyborów. Prezydent Andrzej Duda przyjął zaproszenie. Nie ma jednak z nami wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej i jednocześnie kandydata tej partii. Mając to na uwadze, z dniem dzisiejszym, 4 dnia lipca roku pańskiego 2020, przychylając się do petycji narodu polskiego, obejmuje niniejszym urząd prezydenta Polski ad interim do czasu przeprowadzenia demokratycznych i wolnych od zbiórek podpisów uczciwych wyborów prezydenckich dokonanych w drodze e-votingu poprzez naród wyposażony w karty do głosowania. Przeszli do drugiej tury wyborów. Po drugie, ustanawiam Stany Zjednoczone Czwartej Republiki Polskiej, jedną Polskę złożoną z dwóch narodów, jednego zamieszkującego obecne terytorium kraju i drugiego Polonię na emigracji, która nigdy w historii nie miała swojej reprezentacji w Sejmie.